Dzień dobry, tu Dzień Rago. Dzisiaj wam coś tu pokażę, omówię taki pewien temat expienia, podzielenia swojego czasu na exp, na 2 albo na 3 i w ten sposób zrobienia dobrego expa i też później zrobienia jakiegoś tam profitu. To jest częsty przypadek właśnie niskich leveli, że ludzie chcą robić dobry exp i jeszcze do tego profit. I tak na niskich levelach za bardzo nie ma do tego miejsc, nie mówiąc już o tym, że ciężko to w ogóle osiągnąć. I właśnie podzielenie swojego czasu na takie na pół albo na właśnie 3 jest najlepszym pomysłem w tym wypadku. I ja tutaj biję te brainy na follow, bez żadnych speli, nic innego nie robię, klikam tam na nie po prostu i on biega za nim i klepie je na samym follow. Nie zużywam tu żadnego imbu i nic. I tak widzisz, klikam mapką w ogóle na mapce tam sobie, gdzie on ma biec, oglądałem sobie jakiegoś streama czy telewizor i klikałem po prostu na follow. Miałem tu czarmy do wbicia, skilluje mi się przy okazji sword. I sobie po prostu robię tu profit i w godzinę 15 minut zrobiłem tu 350 profitu. Tak naprawdę bezstresowo spiny mogłem, nie patrzyłem prawie w ogóle na ten monitor. I poszedłbym na godzinę, te 15 minut na mury, też może zrobiłbym 500 profitu minus imbu i wyszłoby mi 350, więc wychodzi na to samo. I właśnie o to samo mi chodzi, że możecie pójść na przykład sobie jakiś exp typowo pod resp, przepraszam, typowo pod exp na przykład na takim 130 levelu. Idziecie na takie Siony, na Karlios i tam męczycie tego respa przez, nie wiem, 2 godziny i sprayem na przykład, jakbym się trafił, i wyciskacie tam powiedzmy w okolicach 1.8 na godzinę czy coś takiego. I później jeszcze godzinę przychodzicie odbić właśnie ten balans na przykład na jedno z takich miejsc jak to, albo na właśnie Mutanted Tygrysy, czy na jakieś Robelty idziecie, no na cokolwiek, co jest typowo profitowe, co nie wymaga od was zużywania imbu, co nie wymaga od was tak naprawdę jakiegoś specjalnego leczenia się ciężkimi healpotami drogimi i tak dalej. Bo nie zawsze też mini rosz czy coś jest opłacalne na takich niskich levelach i może być troszkę niebezpieczny. Więc idziecie na jakiś taki właśnie słabszy resp i tam odbijacie ten cały balans i próbujecie jak najszybciej się właśnie przebić z tym levelem wyżej, gdzie będzie się wam łatwiej ekspiło na tych lepszych miejscówach, gdzie można przy tym robić hajs. I to jest takie jedno z tych właśnie rozwiązań, bo często no nie da się po prostu połączyć tych dwóch rzeczy. Są takie respy na większych levelach, im większy ten level będziecie mieli, tych respów będzie coraz więcej, ale na tych mniejszych levelach czasami trzeba po prostu ten czas rozdzielić i właśnie mniej więcej w ten sposób to robić. Najpierw spalić jak najwięcej staminy i zdobyć jak najwięcej expa, a później ten balans wyrównać na jakichś właśnie takich właśnie dziwnych różnych miejscach i wpobijać sobie przy okazji czarmy teraz, żeby tego później nie robić. Nic, do zobaczenia i bye bye.